Przynajmniej było historii ludzi, których spotkałem, bo jak Państwo oglądają programy informacyjne wszystkich stacji, to jest pewna zasada. Materiał w takim programie trwa 2 do 3 minut. Wypowiedź bohatera, którego zobaczą Państwo tego dnia w telewizji, trwa do 10 sekund. Czasem mniej. Ja uważałem, że spotkałem wielu ludzi, których historia powinna być dłuższa niż 10 sekund. Takie są prawa telewizji. Ja bym może wolał, żeby to było dłuższe, ale tak nie może być. I uważam, że warto ich historię powiedzieć od początku do końca, bo ona coś mówi. Czasem tak jest, że reporter jednego dnia będzie w Gruzji, drugiego będzie w Tajlandii, bo przyszło tsunami, następnego w Peru, bo będzie trzęsienie ziemi. A szkoda. A czasem warto zobaczyć, co się dzieje dzień po i zobaczyć tych ludzi, jak wygląda ich życie po bombardowaniu, jak oni są ranni. Jedna rzecz to jest taka sytuacja, jaką czasem można zobaczyć w filmach, który jest przejaskrawiony. Jest wypadek samochodowy, leży człowiek ranny na ulicy, przyjeżdża ekipa telewizyjna. I ekipa telewizyjna, zamiast zatamować mu krew, dochodzi dookoła i robi zdjęcia. Ja nie wierzę w takie sytuacje. Uważam, że gdyby tak było, że nie ma nikogo dookoła, kto może udzielić tej pomocy i tylko jest ekipa telewizyjna, to proszę mi wierzyć, ci ludzie naprawdę zajmą się ratowaniem rannego. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. Czasem praca reportera jest łatwiejsza niż praca wielu innych ludzi, bo wcześniej, jeżeli widzą Państwo relacje na żywo jakiegoś reportera, dowolnej stacji telewizyjnej, to ktoś przed nim musiał tam dojechać, postawić, zorganizować wóz satelitarny, który tam stanie, postawić talerz, pociągnąć kable. To jest strasznie skomplikowana operacja, to się wydaje proste, ale ci ludzie wykonali dużo cięższą pracę niż reporter, który zrobi zdjęcie, dojedzie, stanie, powie i pójdzie sobie.